Siemaneczko, z tej strony Tuba. Tym razem destroy all humans. Słychać mnie? Czekaj. Słychać mnie? O, teraz mnie słychać, dobra. O czym jest ta gra? No to jest, proszę pana, o UFO. Chciałem włączyć kamerę, ale... Ale jak włączę kamerę, to mi klatkuje obraz. Nie wiem, co się dzieje, coś się zesrało. Dobra, spróbujmy, panie kolego. To jest gra właśnie o UFO. I ja muszę ci powiedzieć, że jakieś 2 miesiące temu widziałem UFO, panie kolego. Na serio ci mówię. Mam nawet wideo. Wejdźmy do statku. Dobra, wejdźmy do statku i odlećmy stąd, bo jesteśmy w centrum miasta. Odlećmy gdzieś, gdzie nas nikt nie będzie widział. Czekaj. Gdzieś na jakąś plażę, tutaj gdzieś. Gdzie mogę wylądować? Tutaj, tu mnie nikt nie będzie widział. No i słuchaj, no i jaka była historia? Idę sobie i po prostu nad wieżowcem, tym, którym budują teraz taki najwyższy w Rzeszowie, most zamkowy, coś tam leci nad tym wieżowcem. Takie nie za duże, nie za małe, bo to wysoko. I tak wisi nad tym wieżowcem. Myślę, dron, dobra. No ale wziąłem kamerę i tak chciałem sobie zrobić zooma, zobaczyć, co to jest, kurczę. I powiem ci, że schowało się w chmurach. No to sobie myślę... Dron... Kurde, weź. Dron... To, panie kolego... po 20 minutach... Powinien spać, nie? To ile taki... Ile bateria wytrzyma w dronie? 20 minut max, nie? O pół godziny, no znasz... takiego drona, który wytrzyma dłużej niż pół godziny. Jak znasz, to daj link w opisie, albo daj nazwę. W opisie. I powiem ci, że nie wyleciało z tej chmury, bo jedna chmura na... No dobra, było parę chmur na czystym niebie. No i nie wyleciał stamtąd. No to co to było, panie kolego? Dron musiał wylecieć, bo bateria mu się skończy. Stałem i czekałem. Bo też se chciałem kupić drona i chciałem zobaczyć, jak to lata. Rozumiesz. A tutaj nic. No i to było moje takie spotkanie, jedyne w życiu, z niezidentyfikowanym obiektem latającym. Dobra, ale przejdźmy do gry tutaj, panie kolego. Piękna grafika. To jest remake z PlayStation albo z Xboxa, już nie wiem, tak. Na RTX 2080 ustawione wszystko na full. No zobacz, no coś pięknego, no to screena można zrobić. Super. Elegancko. No jesteś kosmitą i co ty tu robisz? No to jest baza wojskowa. Trochę za blisko bazy wojskowej strzeliłem się. Jakaś tutaj zakochana para. Nie, to jakaś stara baba. Czekaj. Mogę się w nią przekształcić, zobacz, o. I w tej chwili jestem nie do rozpoznania. Widzisz? Ten młody człowiek. Look out! Watch it! Nie rozpozna mnie. No i tak się przemykam między ludźmi w przebraniu człowieka. O to chodzi właśnie w tej grze. No to jest dość ciekawe. No zobacz, gra tego. Jakieś knajpa. Dobra, ale co tu jeszcze mogę robić? Samochody sobie jeżdżą, rozumiesz, ten tego. Tylko to przebranie mi po chwili znika. No dobra. Nie, co możemy tutaj jeszcze robić? Możemy namącić w głowie gościowi. O. Widzisz? Dostał jakiegoś paranoi, ale to na strasznie krótko. Możemy zrobić, żeby był rozweselony. O, zobacz. O. Party all night. Tak. Już do niego jakaś laseczka, bo zaraz będzie planeta disco. Kurde! Zauważył mnie. O, widzisz? Planeta disco. Dobra, skończyło się. I mogę też jeszcze zrobić, żeby szła ze mną. Za mną. Chodź. Chodź za mną. Widzisz? Babeczkę sobie wziąłem. A jak? No i biorę tą babeczkę. Babeczka, chodź tu ze mną, chodź tu. Mam babeczkę, dobra, widzisz tego. I bierzemy ją do statku, a jak?
Cicho, tam nie... Kurde, że mnie nikt nie widział. Chodź. Chodź ze mną, będziesz mi gotować, rozumiesz, placuszki, będziesz mi robić tego. Paróweczki, no dobra. Mogę cię ściągnąć do statku? Ty, nie mogę. Ale lipa, panie kolego. Powinni to dopracować, niech robią jakiś update i niech będę do statku, powinien. No to, a tak? Thanks a lot, Bob. Nie da się. No to co? No to idź tutaj swimming, idź i sobie popływać, no. Proszę bardzo, dobra. No nie da się, no to trudno. Ten statek, nie wiem, jednoosobowy czy co. Co tu możemy jeszcze zrobić? Bo ona się będzie darła. Ten też się będzie gwiazdar. Tu możemy przetransportować to do jakiegoś innego wymiaru i dostaniemy za to amunicję. Wiem, że wysysać można mózgi, zobacz. Wysysam mózg. Pik, idziesz. I taką mam broń. Kurde, policja, to zaraz mnie czasną. Dobra. Jaką mam jeszcze broń? Mam jeszcze ogniową, panie kolego. Policja leci, policja. Akcja. Ale tej policji, ile wojska. Dobra. Spaliłem ich na popiół, panie kolego. You can never find a fireman when you need one. Dobre. Dobra, jaką mam jeszcze broń? Co to jest? A, z dupy mu wyciąga coś, popatrz. Z dupy mu mózg wyciąga, popatrz, wiesz? No tak. Tak zwany próbuje. Co to tu jest? Dobra, musimy jeszcze jakąś inną broń. O. Chodźcie tutaj. To jest taka mina, patrz. No. O, widziałeś? Tylko nikogo nie rozwaliła. O kurde. Aż tylko fioletowe szkielety zostały. No i co tu jeszcze można zrobić, panie kolego? Nie. To był błąd. Ale lipa. Oj. O, patrz. Aż w powietrze wyleciał. Ty, coś to dało. Uciekam. Uciekam do statku, bo mnie zaraz rozwalą. Gdzie jest moje UFO? Hmm.
Musiałem się przebrać, żeby mnie nikt nie rozpoznał, rozumiesz? Chyba mnie teraz nie rozpoznają. Idziemy do UFA. O, i teraz dopiero się zacznie, patrz. O! Knajpa? To stacja benzynowa. O kurde. Ale pali. Zobacz. Mogę samochodami napierniczać. Wow, co to było? Kościół. Kościół rozwalił. No antychryst po prostu, antychryst. Co to jest? Stacja radiowa. Nieźle. To mogę rozwalić? Mogę. O kurde. Knajpa. Wow. No i co? No i tyle, panie kolego. No, no, no na tym polega ta gra. Tu są jakieś misje. Możesz sobie tutaj, wiesz, wykonywać jakoś tam, chcesz opanować tam świat czy coś. No i... O to tu chodzi, nie? Jeszcze weźmiemy tego. Chodź tu. Do góry. Ale coś tu z grawitacją jest, on za wolno spadał. Popatrz. Wiesz, jakby to budzisz... na księżycu. Ty, czołgi. Mam jakąś fajną broń? Mam. Czołgi, kurde. Patrz. Nie rozwaliło czołgu, ale chyba. Wow, dobra. Zabili obcego i teraz, zobacz, o coś. Jest wiadomość w gazecie, że to niby małpa zwariowała w tym, taka wiesz, kamuflaż, żeby nikt się nie dowiedział. Dobra, panie kolego, bardzo przyjemna gra, polecam. Oczywiście w opisie tam będzie link do niej, albo nie będzie, no wiesz jak się nazywa, to sobie wpiszesz. No i co? No i tyle. Pozdrawiam i polecam.